zapłać za pomoc? Zapłać. Nasza wioska Sienna leży w Kotlinie Żywieckiej w gminie Lipowa. Według dziejopisu żywieckiego spisanego przez Andrzeja Komonieckiego wieś Sienna została założona w 1608 roku przez Mikołaja Komorowskiego. Cytując dziejopis, Mikołaj Komorowski sztukę kabatu odjął, a na tym miejscu wieś Sienną założył, nazwawszy Sienną, bo w tym miejscu mieszczanie siano w lesie sobie robili. Do połowy XX wieku Sienna należała do Fary Żywieckiej. Teraz należymy do parafii w Leśnej. Nasza wioska Sienna kiedyś była typową wsią rolniczą. Prawie w każdym domu była krowa, kury, świnie. Były uprawiane wszystkie pola. Dzisiaj zmienia się charakter wsi. Jest mniej zwierząt, więcej maszyn rolniczych. Ale dalej uprawiamy pola. Mamy zboże, pszenicę, owies, żyto, jęczmień. Mamy ziemniaki, buraki. Dla zimy na zwierząt przygotowujemy siano. Zebranych plonów przygotowujemy przetwory na zimę i przyrządzamy regionalne potrawy. Jednej strony jest krzyczne, z drugiej płynie Soła. Nasza wioska nieduża, ale jest wesoła. Wicher stąd światło ogłasza, że najmilszy gra na skąd, to jest Sienna nasza. Wicher stąd światło ogłasza, że najmilszy gra na skąd, to jest Sienna nasza. Koło gospodyń wiejskich w Siennej powstało w 1938 roku. Od ponad 80 lat panie z koła gospodyń wiejskich aktywnie włączają się w życie wsi, gminy, parafii. Bierzemy udział w uroczystościach o charakterze religijnym i państwowym, zawsze ubrane w piękne, tradycyjne, regionalne stroje. Tworzymy stowarzyszenie, biorąc udział i realizując różne projekty. Szczególnie skupiamy się na działalności, która ma na celu przekazywanie tradycji młodym pokoleniom. Realizujemy projekty, w których pokazujemy, jak tworzyć sztukę ludową i jak gotować. Zaprezentujemy Wam kilka potraw regionalnych, jakie przyrządzamy z zebranych plonów z naszych sadów i ogrodów. Powiemy, jak przygotować kwaśnicę na żeberkach, kluski z makiem, ciasto dyżurne, galaretkę z nóżek. Pokażemy nasze nalewki pigwową, śliwkową, aroniową. Gotujemy kwaśnicę. Jest to bardzo popularne danie na żywiecczyźnie. Kwaśnica popularna składa się z kilograma kapusty, z mięsa wieprzowego, mogą być żeberka, może być podgarle, z cebuli, dużo czosnku trzeba dołożyć, jarzyny, marchew, pietruszka, seler. Co się ma? I najważniejsze są, żeby dołożyć do tego grzyby suszone. O, dziękujemy Paniom. O, jaka kwaśniczka. Jak pięknie wygląda. Jak... Częstujcie się. O, ciekawe, czy jej tak smakuje, jak wygląda. Ach, jaka pyszna. A jeszcze jak się nie gotuje, to dopiero smakuje. Ja nagotowałam kluseczki drożdżowe, które bardzo lubi moja rodzina.
Jest ona słodko. Ciasto jak zwykle każdy umie zrobić. Trochę mleka, trochę drożdży, trochę jedno jajko i kulululu, już są kluseczki ugotowane. A szczególnie to jest na Wigilię. Na Wigilię danie wigilijne. Opłatek i kluski jak są, to wystarczy wszystko. U mnie nie potrzeba nic więcej. Pierwsze się pytają o kluski. Czy będą kluski? Syn nawet z Krakowa przyjeżdża, jak będą kluski. Krokieciki ziemniaczane. Na krokieciki ziemniaczane gotuje się kilogram ziemniaczków. Mielimy przez maszynkę, do tego dodajemy pół szklanki mąki zwykłej, dwie łyżki mąki ziemniaczanej, oregano, bazylię, zależy jakie ktoś ma lubi, pieprz, soli do smaku, wyrabiamy ciasto, formujemy sobie kuleczki, rozkładamy na dłoni i nadziewamy farszem. Na farsz ja akurat użyłam 3 jajka gotowane na twardo krojone w kostkę, 10 deko szyneczki, 10 deko sera żółtego, łyżkę majonezu i wiązkę drobno posiekanej pietruszki. I tym nadziewamy, formujemy potem w formie krokiecika, panierujemy w bułce i w jajku i smażymy na oleju. Bardzo smaczne, z tym, że jako farsz każdy może sobie zrobić dowolne, jak kto lubi. Można z mięsem, akurat ja zrobiłam z jajkami. Karetka wieprzowa. Robimy ją z radki wieprzowej, z golonka. Dajemy marchewki, selery, selera, pietruszkę, wszystkie przyprawy, czosnek, ziele angielskie, listek laurowy i gotujemy to wszystko do miękkości. Następnie wyciągamy i obieramy z kości i dajemy do naczyń. Kiedyś można, wszystko robiło się w takich dużych talerzach. Było to, żeby później można było pokroić i podawało się w dużych naczyniach. Przed nami stoją nalewki. Najbardziej popularna jest nalewka śliwkowa. Jak się ją wykonuje? Do dużego słoika wsypujemy 2 kilo śliwek drelowanych, zalewamy spirytusem i odstawiamy na 6 tygodni. Po 6 tygodniach przesadzamy, dodajemy cukru i miodu, przelewamy, zakręcamy. Po roku można pić. No to sałatka. No to ty. Ja dzisiaj przyniosłam placuszki drożdżowe pieczone na piecu kuchennym kaflowym z powidłami. Najlepiej smakują na ciepło. Proszę się poczęstować. Dziękuję. Przepis stary, starodawny mojej mamy. A na koniec ciasto dyżurne, podstawa ciasto kruche, powidła domowe czy kupione. Na to idzie drugie ciasto. Pieczemy i smacznego. Bardzo szybko.